Jest z nami dyrektor sportowy klubu, pan Michał Żewłako. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Panie dyrektorze, w nocy jedna fajna dla nas wiadomość. Filip Jagiełło wyjechał na testy do Genui. To pokazuje, że kolejny zawodnik z Akademii i wychowany w naszym klubie jest w kręgu zainteresowań dobrego klubu europejskiego. No niewątpliwie, jeśli chodzi o sam rozwój sportowy Filipa, to jest to bardzo przyjemna i bardzo pozytywna sprawa. Z drugiej strony cała sprawa i negocjacje, jeśli chodzi o transfery i pozyskanie przez Genuę Filipa Jagiełły, to nie były łatwe sprawy. Szczerze mówiąc, to wczoraj to się ważyło wszystko w późnych godzinach wieczornych i to przez kilka godzin skończyliśmy, chyba koło godziny drugiej w nocy. Do końca też jeszcze nie było wiadomo, jak to się potoczy, bo no, trzeba powiedzieć, że negocjacje z Włochami wcale nie są proste. Natomiast no, wydaje mi się, że w tej sytuacji ustaliliśmy coś takiego, co można powiedzieć, że no, jest pozytywne. Czyli wiadomo, te negocjacje, tak jak dyrektor powiedział, no nie należą na pewno do łatwych, ale realnie chyba udało się uzyskać kwotę, która jest zadowalająca zarówno dla klubu, jak i dla samego zawodnika. Jeśli chodzi o samego zawodnika, to wydaje mi się, że jego sprawy są ułożone, więc na pewno będzie zadowolony. Jeśli chodzi o kwotę transferową, zawsze jest taka sytuacja, że chciałoby się więcej i wydaje się, że można by było więcej. Natomiast no, w tej sytuacji, w której byliśmy, wydaje mi się, że możemy być zadowoleni z tego, co udało się osiągnąć. Czyli finalnie Filip rano dzisiaj opuścił zgrupowanie i poleciał na badania medyczne do Genui, tak? Tak, dzisiaj rano poleciał do Genui, ma przejść badania medyczne i podpisać swój kontrakt. Ja też jeszcze biorę poprawkę, bo wiadomo, że w takich sytuacjach wiele czynników jeszcze może się zmienić, więc nie chciałbym tutaj mówić w trybie dokonanym o transferze, natomiast no, widzę, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Finalnie, kiedy klub będzie mógł potwierdzić transfer, ewentualnie opowiedzieć coś więcej o szczegółach tych rozmów? Mamy jeszcze, jeśli chodzi o Europę, to jeszcze okienko otwarte jest przez dzisiaj i jutro, więc wydaje mi się, że to w tych najbliższych dniach, jutro do końca dnia, wszystko będziemy wiedzieli. My z naszej strony zrobiliśmy, co mogliśmy i teraz to w zasadzie już wszystko w rękach Włochów. Na obozie w Belek jest 12 młodych zawodników. To jest taki chyba wyraźny sygnał dla tych chłopców z Akademii, że Zagłębie Lubin jest też takim dobrym klubem, w którym można się wybić do klubu europejskiej czołówki, prawda? No ja bym chciał, żeby historia Filipa, jeśli ona się szczęśliwie zakończy, była dla nich takim troszkę przykładem i modelem, jak można funkcjonować, jak można się rozwijać i jak można wyjechać do lepszego klubu. Wydaje mi się, że my, mając taką akademię, to powinniśmy dawać szansę młodym chłopakom, żeby pokazali się na czy na obozie, czy w meczach sparingowych na tle tych starszych piłkarzy, bo patrząc na przykład na Kacpra Bieszczada, wydaje mi się, że przeżył naprawdę i fajny czas. Zobaczył, jak wygląda taki bardziej poważny trening, jak wygląda rywalizacja, życie z zawodnikami, którzy już od dłuższego czasu grają na tym najwyższym poziomie w Ekstraklasie. I tak naprawdę no, chyba po to jest sens posiadania Akademii, żeby z tych młodych chłopców korzystać. Dokładnie, zgodzę się, tylko że Akademia to jest trochę melodia przyszłości, a co z transferami przychodzącymi do klubu? Czy są jakieś rozmowy, jakieś negocjacje? Prowadzimy rozmowy w sprawie pozyskania, nie chciałbym powiedzieć, kilku zawodników, ale no, patrzymy po rozmowie z trenerem, ustaliliśmy sobie, które ewentualne pozycje by były możliwe do wzmocnienia. Wiem, że kibice bardzo domagają się bramkostrzelnego napastnika, natomiast bramkostrzelny napastnik to jest obiekt westchnień dla każdej drużyny w Europie, więc nie jest wcale łatwo znaleźć takiego zawodnika, a jeżeli już
takiego znajdujemy, no to wiadomo, że to są, że za takiego napastnika trzeba dużo zapłacić, więc musimy troszkę dopasować to wszystko do naszych możliwości i do naszych oczekiwań. Natomiast jeździmy i rozmawiamy, żeby jeszcze wzmocnić ten zespół przed drugą rundą. To stąd obecność dyrektora tutaj w Turcji, asystenta Jarosława Gambala? Między innymi, natomiast no, też jest wiele spraw takich bieżących, które trzeba na bieżąco załatwiać, więc no, ja zawsze podczas okresu przygotowawczego chciałbym być przy drużynie, bo te rozmowy z trenerem też pozwalają na to, by ustalić pewną jakąś koncepcję na to, co będzie z zawodnikami, którzy są w Zagłębiu, a ewentualnie jak będzie wyglądać sprawa z zawodnikami, którzy do Zagłębia mają przyjść. No właśnie, skoro już rozmawiamy o tych zawodnikach, to dyrektor powiedział, że trwało poszukiwanie bramkoszczelnego napastnika. A czy są jeszcze jakieś pozycje, na których klub szukał ewentualnych wzmocnień? Zawsze trzeba być przygotowanym, bo takie sytuacje jak choćby z Filipem Jagiełą pokazują, że nigdy nie wiadomo. Nie myśleliśmy w ogóle o transferze Filipa, czy o transferze piłkarza z pierwszej jedenastki. Natomiast no, życie pokazuje, że na takie ewentualności też trzeba być przygotowanym. Tu akurat jeśli chodzi o samego Filipa, mamy tą możliwość, że mimo tego, że Filip, miejmy nadzieję, podpisze kontrakt i będzie zawodnikiem Genoi, to do końca sezonu zostanie wypożyczony i będzie grał w Zagłębiu. Natomiast no, trzeba patrzeć na pozostałych zawodników, bo w naszej kadrze jest kilku zawodników, którym kończą się kontrakty i no, trzeba ustalić, czy to są zawodnicy, na których liczymy i na przyszły sezon zostaną w Zagłębiu, czy po prostu będziemy się z nimi żegnać. Powiedział dyrektor o zawodnikach, na których liczymy. To proszę mi powiedzieć, Paweł Żyra, Olaf Nowak, zawodnicy wypożyczeni do Chojniczanki i do Zagłębia Sosnowiec. To są właśnie ci zawodnicy, którzy teraz wyjechali, żeby się ogrywać i na których Zagłębie będzie liczyć w przyszłości? Akurat wypożyczenia tych dwóch piłkarzy były takim elementem, żeby oni troszkę powalczyli o siebie, żeby troszkę zmienili środowisko i żeby dostali też możliwość do tego, by grali w miarę regularnie. Nie wiem, jak będzie z Olafem, chociaż Olaf zaczął strzelać bramki praktycznie w każdym sparingu. Żyra odszedł do Chojniczanki, gdzie tak naprawdę mamy gwarancję, że będzie grał w meczach drużyny pierwszoligowej. No chcielibyśmy, żeby oni się wbili troszkę w taki rytm meczowy. To są wypożyczenia półroczne. Oczywiście będziemy na nich patrzeć, trzymamy za nich kciuki i mamy możliwość, by po tym sezonie trafili z powrotem i wrócili do Zagłębia. Do Zagłębia przyszedł Patryk Krzyż, który jest tutaj już od kilkunastu dni w Belek. Grał w meczach sparingowych, widać go codziennie na treningach. Czy dyrektor pokusi się już o jakąś ocenę, jaką się wkomponował w drużynę, jaką funkcjonuje, jak to wygląda z waszej perspektywy pionu sportowego? Ja myślę, że funkcjonuje bardzo, bardzo pozytywnie. Po rozmowach z samym zawodnikiem, z trenerem, widzę, że tutaj nie ma żadnych przeszkód. Natomiast na jakąś ocenę, no mogę powiedzieć, że jest to zawodnik obiecujący. Natomiast tak naprawdę to chyba swoimi występami na początku rundy, czy w ciągu rundy on da możliwość, by i kibice mogli sobie wyrobić zdanie na jego temat. Jest to chłopak, który wydaje mi się nie ma problemu z taką integracją w grupie, na boisku. Podczas treningu trenuje ciężko. Pierwszy sparing, który żeśmy grali, bardzo obiecujący. Wiadomo, że im dalej w las, tym troszkę większe zmęczenie. Nie wiem, może przeciwnicy też byli bardziej wymagający. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy z niego zadowoleni. To jeszcze zapytam, jakie są plany pionu sportowego, bo jesteście tutaj do końca obozu, przebywacie kilka dni, ostatnie dni okienka transferowego. Jak będzie wyglądać wasza aktywność w tych ostatnich godzinach? Znaczy my, jeśli chodzi o Zagłębie, czy o nasze polskie podwórko, to mamy tak naprawdę jeszcze miesiąc czasu, bo okienko zamyka się z końcem lutego. Oczywiście chcielibyśmy, by ten, nie wiem, czy napastnik, czy zawodnik, który miałby wzmocnić naszą drużynę, przyszedł do nas jak najszybciej, by się szybko wkomponował w drużynę.
wracamy z obozu, mamy jeszcze trochę czasu, także na pewno będziemy szukać i konsultować wszystko z trenerem pierwszego zespołu. Jeśli chodzi o oglądanie, no to ligi te, z których ewentualnie moglibyśmy pozyskać piłkarza, dopiero zaczynają albo w tym samym czasie co my, albo nawet później, więc z obserwacji może być ciężko. Natomiast mamy listę piłkarzy, których weryfikujemy, patrząc na to, jak on wygląda pod względem finansowym, wieku, oczywiście pod względem sportowym. Ale takich jak my jest wielu, więc no, to jest troszkę też taki wyścig o to, czy zdążymy, czy nie. Na tym obozie, tak jak już wspominaliśmy, są młodzi zawodnicy. Ja chciałbym zapytać o tych najmłodszych z rocznika 2002, bo kilka dni temu mieliśmy okazję oglądać choćby Kacpra Bieszczada w meczu sparingowym. On wypadł naprawdę obiecująco. Czy to tylko taka pobożne życzenia kibiców, że kolejny zawodnik z Akademii będzie stanowił siłę zespołu, czy rzeczywiście ten młody zawodnik ma, i że tam naciskają i Poręba, i Slisz, czy ci zawodnicy z Akademii rzeczywiście mają taki potencjał, że za kilka lat Zagłębie będzie stało Akademią? Bardzo bym sobie tego życzył, natomiast tak naprawdę to, jeśli chodzi o Kacpra Bieszczada, oczywiście ten pierwszy mecz wyglądał bardzo obiecująco i wydaje mi się, że dał mu trochę takiej i mentalnej siły i takiej wiary we własne możliwości. Natomiast to jest tylko jeden mecz sparingowy. Ja też bym chciał, by sam Kacper potraktował to w taki odpowiedni sposób i by to zmotywowało go do tego, żeby takie mecze powtarzał jak najczęściej. A jeśli chodzi o piłkarzy typu Poręba, Slisz czy Pakulski, no już pierwsza runda pokazała, że są to zawodnicy, którzy pukają do pierwszego składu i wydaje mi się, że każdy z nich ma możliwość być tym zawodnikiem, który zastąpi zawodnika z pierwszego składu i będzie takim prawdziwym elementem pierwszej jedenastki. O to walczą. My też wierzymy i mamy nadzieję, że oni się będą rozwijać coraz lepiej i będą coraz lepiej grać dla Zagłębia.